Musiałam obejrzeć wideo, żeby przypomnieć sobie, co się stało. Stało się to. Rachunki oczywiście nietknięte. A ta jeszcze te piara na górze łazi i bekę ma z każdego możliwego obrazu, jak tutaj spać próbuje. Magdalena, ja wiem, że na wyspach industrialu zwariowała, bo Benjamin zjadł wasze dziecko. Polecam obejrzeć. Podlinkuję wam wyspę industrialu, bo to jest warto obejrzeć. W ogóle miasto od Ksao pozdrawiamy, będzie linkowane. Ale może poczekajcie, bo ziemaneska, jakby how rude. Jesteśmy w ostatniej głusze od Sep, jesteśmy u Nergali Maski i Magdalena mnie tak wybija z rytmu. Będę jak ten, o, wybiłeś mnie z rytmu. Przepraszam, ale wybiłeś jego wysokość z rytmu. No to mowę obiec on. Przepraszam! No i wyleciała za okno. Poszła wąchać kwiatki. Siedziała, dobra, wiecie, to dali mi szansę, wolę wąchać kwiatki od tej strony. Gratulacje, Magdaleno, wiesz, co dla ciebie dobre. Ale może tak więc bawię się świetnie w KFC i tak dalej. Mamy Nergalię. I Nergali się spaliła ostatnio współlokator... A nie, to... No nie, bo ja patrzę na wspomnienia Magdaleny i miałam, coś mi się nie zgadza, ale ciekawe, że ona pamięta Balbinę. O, teraz są obie. Proszę, odklikajcie się, potrzebuję. Dobrze. Był pożar. I zmarła nam, widzę, nawet nie pamiętam świetnie, Monika Brutal, która z nami mieszkała i która wyczyściła to łóżko z Rupertem Elegantem. Teraz mamy nową współlokatorkę, Magdalenę, która no, definitywnie wącha jeszcze coś oprócz kwiatków, ale nie będziemy w to wnikać dla dobra tego, że już raz była u nas policja, bo jesteśmy przecież złodziejami i w ogóle mieliśmy już problemy z prawem, więc lepiej nie. Już mowa o pozdrowieniach, pozdrawiamy kolejną, pozdrawiamy Jarni i Bug, bo tutaj okazuje się, że z ikonicznym Lechem nie tak mieliśmy romans, także w Alternate Universe to my mogliśmy być Basią dla Leszka, tylko że będąc Nergalią. Pomyślcie, ile straciliśmy, ile fejma, ile pieniędzy Nergali przeszło przed oczami. Zakona podeszła, tak już nie mogę. Ale dobra, Magdalena, może byś się generalnie przydała do czegoś i posprzątała, nie wiem. O, na jakąś do sprzątni! Magda! Magda, nie odchodź! Magda, kocham cię! Magda! Nie, Magda... Nie mogę! To już za dużo, jak na dzień dobry. Plan jest taki, oprócz tego, że dalej próbujemy Nergali romansować, musimy jakoś wytrwać do końca tygodnia, w sensie do piątku. Założenie mam takie, że w tym czasie będziemy się spotykać ze Stefanem, w sensie nie mam tutaj tego moda, żeby, jeśli dobrze kojarzę, żeby ona sobie mogła po prostu iść do innego sima, bo jakoś tak... No, nie mam. Ale chcę założyć, że wiecie, jak ona, oni się spotykają, że można w cud... O Jezu, ile pieniążków trzeba. Że, wiecie, ona przychodzi z nim, jakby spotyka się z nim, z jego dzieckiem. I że mu tam szepcze jakieś słówka, że o, tak ci ciężko, ona jest w ogóle bardzo schludna, więc wiecie, że ona tam na przykład tak przychodzi. A jakbym z tobą, bo ja mogę z tobą flirtować generalnie, nie? Mogę. Mamy straszną chemię, ale uwierz mi, to nie znaczy, że nie spróbuję. W tym razie, żeby go próbować przekonać do tego, że on mógł przyjść i pomóc. I wiecie, tak mu podszeptywać, żebyśmy się przyjaźnimy. To ja ci mogę powiedzieć, że mam taką straszną sytuację życiową. I że on by się potem pod koniec tury, no bo już turę u klawiszów zagraliśmy, zaprosiłam, żeby się wprowadziła i w ten sposób uniknęlibyśmy kolejnych problemów. Ale jak na razie próbujemy podrywać Jerome'a. Bo kto pamięta, teraz, dzisiaj tyle pluginuję rzeczy, moje wideo o tym, jak próbowaliśmy ołowiowej zmniejszyć czynsz, to wie, że można, jak się z landlordem, to można pokombinować, także my właśnie idziemy w stronę tych kombinacji. Daj mi mniejszy czynsz! Uga buga. Ona marzy, chce nakłonić kogoś do posprzątania, bo się zrestował po tym, jak on mówił jej trzymania za rączki, by z potworem nakłoń do sprzątni. Masz wejść do mojego domu i mi posprzątać. Dziękuję. Zobaczcie, jakie to było proste, że mówisz typowi, dam ci, nie wiem, 2500 robuxów, a ty mi w zamian za to weźmiesz i posprzątasz mieszkanie. Aha, to jest twoje sprzątanie, ale to nie jest moje mieszkanie, to czekaj, to Magdalena. Może on nie może wejść do mieszkania. Magdalena, posprzątaj w moim domu. To jest też... Nergalia. Magdalena, posprzątaj w moim domu. Magdalena, przestań mnie przerażać. Magdalena, sprzątnij. Czy już? Nakłaniaj. Super, mogę jechać do pracy. Ja się boję, że jak zostawimy Magdalenę w tym mieszkaniu, ona nas skrzywdzi.
Magdalenie nie można ufać. Ale przynajmniej Magdalena sprząta. Magdalena, opłać przy okazji rachunki. Za pieniądze, których nie mam ja, ale na pewno masz ty. Magdalena, wiem, że kochanie jest tania. Magdalena, gdzie trzymasz pieniądze, przyznaj się. Słuchajcie, przynajmniej Nergalia nie musi być zmywarą, bo zmywara przetrwała pożar. Wyglądające mieszkanie w doskonałym stanie. No, 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 teraz to sobie możesz po tym, jak Magdalena już wszystko posprzątała, sobie przypisywać zasługi, jaki super jesteś. 2 hours later. Madzia robi cosplay bezdomnego. Madzia, obudź się. Tu masz łóżko, no nie wygłupiaj się. Myślę, co możemy zrobić. Gdzie jest telefon? Czy telefon straciliśmy w pożarze? Nawet telefonu nie mamy, no come on. Nie stać nas nawet na telefon. Ten zabawkowy, ten jest niby tani. Dobra, nie potrzebuję blatu. Chciałam, czy będzie mogę założyć przedsiębiorstwo domowego w bloku. Pewnie też są na to modele. Nie, nie, nie. Czy one chociaż trochę depreciated in value? No sporo, dobra, więc możemy założyć, że poszła do jakiegoś koło. Ej, to mi się podoba, że tutaj były. Co prawda te rolety nijak pasują w kształt okien, niestety siła rzeczy. Ale podoba mi się, bo to pokazuje jakby, że coś było wcześniej w tych oknach, a ona tak siak dokupiła jeszcze kolejną zasłonkę. No bo wiecie, już się tym nie zajmuje, więc możemy założyć, że ona posprzedawała te bibeloty, żeby ją było stać. Telefon też wymienię, bo bym nie wkurzał ten leżący. Potrzebujemy tego blociku, ale kupimy ten plastikowy. I chciałam jeszcze sprzedać to lustro. O, w ogóle, Hej, sąsiedzie, też na kupie? Teraz to dostrzegam. Sef, czemu? Kiblowe besties. Ale dobra, sprzedaliśmy trochę rzeczy, udajmy, że na jakimś pchlim targu czy coś i płacimy rachunki. Bo nie chciałabym komornika. Ja wiem, że można, ale jak komornik ma przyjść i tak czy siak zabrać te rzeczy, no to, to już se wolę je sprzedać. I mamy przynajmniej chociaż trochę głoszy. Benjaminie, czy myśmy byli na randce? Byliśmy z Lechem, byliśmy z Benjaminem. And that's it. Jezu, tyle wspomnień. Tak się to ładnie przegląda po ostatnim przeglądzie otoczeń. Ale nie byliśmy z tym naszym ex. A gdyby się próbować pogodzić z Bernardem? Ale generalnie myślę, że jego dobrze by było dodać do rodziny jakiejś, dlatego że, żeby tak wiecie, nie było, że 4 potem pokolenia później on się będzie z kimś wiązać i będzie, o ta, byłem też sidechickiem Nergali. One operation later. Powiedzmy, że przyszedł pogadać, jak już tu jest. No, to se... To se pogadali. Otworzył drzwi i stoi. Jak nie powiem co po nocy. A jeszcze czekajcie, włączy nam... O! Proszę, piękny dym, przez który nic nie widzę. Włączyłam specjalnie reshade, żeby ładniejsze kolorki były, ale... A przynajmniej mnie dopinguje. Chociaż do tego się przydałeś, chłopie. Nie, przegraliśmy. I to w takich kolorach. Pocieszysz mnie chociaż? O, dziękuję, bo miałam pewnie... Nie, mam tylko pewnie flirt. O, ale się zgadza, jak on ze mną zaflirtował, miło. Nie, nie, ty stąd wychodzisz. Lecisz, nie będziesz mnie wkurzać. O, o, ale jak spędzam czas, mogę go pocałować. Chcę buzi i chcę niższy czynsz. Umówisz się ze mną? Dawaj, bo mam pragnienie pierwszych randek. Także się do czegoś przydasz. Ale się tańczycie. Kajcie, może nawet bym zrobiła zdjęcie na miniaturkę, tylko bym cię ubrała jakoś. W tej piżamie nie szalała. Ale jak najbardziej mogłoby zaszaleć z promocjami na Instant Gaming, że tak pozwolę sobie zaczytać... Że tak pozwolę sobie zacytować Pita. To jest promocja, za którą kupię grę. Jeśli któraś z tych ofert was zainteresowała, bądź sami chcielibyście przeżyć ofertę Instant Gaming, link afiliacyjny jest w opisie, a na ekranie jest kod QR i nie wiem, nie pisam, tylko sobie ustawię na dźwięk SMS-a, bo to po prostu było zbyt idealne. Jak to super, że się przyjaźnimy po tym pocałunku, tak wiele dla mnie znaczy. To jest w sumie takie... Ja rozumiem, że to po prostu tak działa automatycznie, ale to wydaje mi się tak strasznie... Takie wiecie, całujesz się z kimś namiętnie po drzwach. Ten pocałunek uświadomi mi, jak dobrymi przyjaciółmi jesteśmy. Coś w stylu jakby, kocham cię, jak brata. Coś w tym stylu. Dobra, Lon ma ochotę na ciapcia rapcia, więc chodź zrobimy ciapcia rapcia. A, tak, bo on nie można mu zrobić z casuala, bo był syn pecym, tak czasem działa. Dobra, odpręż się. Dobra, i plan jest taki. 1-13 postaraj się o dziecko i 14-100 zwykła barabara, uwaga. I liczy się 5. wynik. Raz. Uj, jest tak blisko, że 2, 3, 4, o, 5. Także barabara. Lecicie, gołąbeczki. Nie
widzieliście, ja kliknęłam po prostu barabara. Miałam przecież przez jakie grzechy, ale... ale im dłużej żyję, tym... tym bardziej stwierdzam, że nie powinnam zadawać takiego pytania, wtedy kara mogłaby być jeszcze gorsza. Uuu, to powiedziałam, że dałam taką białą, że jeszcze kizie za nią, kochanie, z kogo tam masz telefon? Leszek dzwoni. Leszku, Leszku, pozdrów Basię, nie w tym świecie, ale to tam po... Aha, ci się klepią. Dwóch blondynów wyszło przed blok, tak się zaczyna żart, ale nie wiem jak się kończy. Ale jedyna rzecz w tym dobra jest taka, że wiadomo, możemy założyć, że tym bardziej ma powód, żeby prosić Plastusia. Jest zawsze fajne jak mu na imię, dla mnie to po prostu Plastuś. Where are you? Prosić Stefana, żeby wiecie, że jesteśmy tu w ciąży i to z moim landlordem, i ktoś w stylu, że o, on chce mnie wyrzucić z mieszkania, tak wiecie, nawet troszeczkę mu naściemnić, żeby tak tyrli, 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 zagrać mu troszeczkę na tych na emocjonalnych stringach, zadzwoń, znaczy normalnie, w sensie, wiecie o co chodzi, jak to się, o, na strunach. Znaczy, jak przed chwilą była ubrana na regalia, to zabrzmiał jak zupełnie inne stringi. Ale wiecie, to takie to jest życie pąglisze, że cię nikt nie zrozumie. A może on nie śpi? Wiecie, ma małe dziecko, jest szansa, że nie śpi. Pogadajmy z nim jeszcze trochę. Chciałabym też, żeby go zaprosić tutaj. Wiadomo, że on z dzieckiem nie przyjdzie i teoretycznie wiecie, jak, bo nie ma z kim zostawić dziecko, więc tak ten, ale poudawajmy, że... Co ty tu jeszcze robisz? Znaczy, to jest twój dom, skoro ty mi wynajmujesz, ale co robisz w moim domu? No ale trzeba go będzie gdzieś wprowadzić, no bo w końcu Jerome musi gdzieś mieszkać. Myślę, że zrobimy po prostu tak, że... You okay, Jerome? Jakby, wiesz, że możesz wyjść z tego pokoju i nikt cię tu nie trzyma na siłę. Ale on ma może tak, wiecie, jak ci ludzie takie, że no to idę i tak, wiecie, odchodzi takim powolnym krokiem i ogląda się za siebie, czy go otrzymasz. To jest właśnie, czy go otrzymasz, czy go zatrzymasz. Mój język. I ty jeszcze będziesz się śmiać? Tak? Nie, on się załamuje, to czekaj. Ja ci pomogę! Sąsiedzi zaczynają pierdzieć, jej. O, przystali. Może mnie usłyszeli. I dobrze tam, nie wierdźcie teraz. No nie, nieważne, zaczynają znowu wiercić. To nie znaczy, że mnie nie słyszeli, teraz mogą po prostu robić po złości. No nie, już zaczyna się era żygania kibla. Zadzwoń do Stefcia. A few moments later. Siema, Stefan, sorry, że jestem w piżamie, ale czy mogę już go poprosić, żeby to... Czemu ci przeszkadza, że cię Stefan podziwia? Stefan cię podziwia, bo jesteś silną, niezależną kosmitką. I dlatego kobietą. Slay Queen. Właśnie, czekajcie, miało być losowanie za kosmitów. Śmierć z powodu choroby. Dla dorosłego od startu liczy się jeden dzień od startu dorosłości z 35 przyjęte jako maksymalny czas. Czyli jeśli na przykład jeśli ma 34 dni do bycia emerytem, to ma 2%. Znowu do 5. Trzymamy kciuki. Raz. 2. 3. 4. 5. Czekajcie, nie, nie w tę stronę liczyłam, nie, miałam mieć 10%, dobra, ale tak się jak przeżyła. Bo jest tak, jakieś maksymalne to jest 35, ona miała 20, widać, że ma 10%. Czwartek liczymy w takim razie 11%, bo jakby liczę wartość, z którą ona chodzi danego dnia, nie tą po 18, tak sobie będę przyjmować. Nergalia, raz. Jak blisko. 2, 3, 4. I od razu przerosujmy za dzisiaj procent 12, bo ma 23 dni Nergalia. Do 3 razy sztuka i ten trzeci raz też się musi udać. Raz. Dwa. Jak blisko, jak mi trzepie serce. 3. 4. O, żyjemy! O. Dawno nie czułam takiej ulgi, że ktoś mi przeżył. Ale teraz czekam, aż się pojawi brzuszek. Właśnie chwila, ja bym chciała może jednak mimo wszystko... A tu friendzone. Bo myślę mimo wszystko, że jak ona nie ma ten i że ona faktycznie jakby chce go wyzyskać w pewnym stopniu, ale że to jest takie czysto... W tym nie ma żadnego, wiecie, ksztykt romansu. Ona po prostu chce od niego... O. Ty patrz, mogę ci pokazać brzuch... O, to właśnie będzie tak można w takim razie zrobić epicko. Ej, czemu ja ci nie mogę? Ej, dotknij mój brzuszek. Where is brzuszek? Where is bebe? Hello, I have bebe. Halo, czemu nie chcesz dotknąć mojego bebe? Ci chciałam pokazać moje bebe, Stefan. Wiadomo o tym, że ma 3 kochanków. No zazdrość. Ty nie masz teraz ani jednego. Ty, gdzie żona umarła. Im strasznie ciężko w ogóle jakąkolwiek relację mieć przez to, że nie mają chemii, ale chcę, żeby oni chociaż, wiecie, byli tymi zielonymi przyjaciółmi. Nim ona w ogóle będzie, wiecie, będziemy rozmawiać o jej wprowadzeniu się tam. Opowiem ci historię o technice, co ty na to? To będzie śmieszne.
Dobrze, miałam powiedzieć, że nie, ale to jest jednak Leszek. Przepraszam cię, Leszku, ale prawie umarłam. Muszę iść zjeść. Dobra, przeżyliśmy, by żyć kolejny dzień. Idź, siusiu, jak musisz. Nie możesz, bo jesteś zbyt śpiąca, to idź spać. Ona ma teraz problem, bo ona będzie za bardzo zsikana i za bardzo głodna. Z jakiegoś powodu zamiast się posikać będzie zbagowana, więc załóżmy, że zsiusiała się. Żeby ona miała jakiekolwiek szanse na przeżycie, co ja zrobiłam. Teraz ma też za mało. Masz na tyle głodu, że mogłabyś się zdrzemnąć. Czy możesz się zdrzemnąć? Dobrze, dobra, dobra, teraz rozumiem, że jesteś... Ale słyszałam serce, słyszałam chyba gdzieś serca. Co to robisz, jak cię nie ma w domu? Idź zjeść, proszę cię, tę sałatkę. To jest spaghetki, ja wiem, że one są spalone, ale musimy ratować twoje istnienie. Magdalena, ty... Myślałam, że próbuję iść do mojego łóżka z tym swoim fagasem. Ty weź sobie nie pozwalaj, może dobrze? One operation later. Dobra, udało się nam odratować. Audioświr, co to jest? Super, zablokowaliście się. Typie, jak ty masz 2 IQ. Ej, generalnie ta wieża by nam mocno ustawiła życie, ale... Ale zachowamy sobie i skoro jest sobota rano, czemu nie przeprowadzę maski od razu, skoro wiem, jaki jest plan? Things jest taki, że będziemy o tych rzeczach rozmawiać w epilogu. Dla tych, którzy nie pamiętają, tak było zarówno w wypadku Kaczego Sadu, tak było w wypadku Złotego Lasu i tak też będzie w wypadku Pustynnej Głuszy, że ja rozgrywam w otoczeniu 2 tury, a potem jakby zostawiam sobie to miasto po to, żeby w nim grać, jeśli ja mam ochotę, albo raczej czas, bo ochota zawsze jest, tylko po prostu czasu brakuje. Ale na moment końca 2 tury dogrywam wideo takie epilogowe, gdzie pokazuję, jak mniej więcej chcę podążyć historią, żebyś, albo jakbym domknęła dane wątki, żebyście wiedzieli, gdzie zmierzam. Czyli można powiedzieć, że tak naprawdę zostały nam 2 odcinki, znaczy 3, jeśli liczyć epilog, bo została nam rodzinka Misio i została nam rodzinka Pionek i to będzie tyle na ten moment dla cudownej Pustynnej Głuszy. Także na ten moment ja wam dziękuję za lajki, komentarze, za wsparcie, znacie ten deal. Dziękuję moim przydupasów do sprzątania posiadającym. Niejedną zmywarę w domu posiadającym. Czas na granie w Simsy posiadającym. I dobre układy, chociaż może nie takie jak Nergalia z landlordem posiada... I landlorda... Nieważne, wspierającym. I do ziemniaczenia. Kiedy życie daje w kość, zbiera w tobie złość, obejrzy se ziemniaka, zabawna z niej pokraka i mówi o sobie w trzeciej osobie i nie umie rymować, ale serio jest zabawna, więc polecam ją obczaić, w sensie mnie.